Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić placki ze szpinakiem dla dzieci. Wszystkie składniki będą pod filmem w opisie. Zaczynamy. Do naczynia miksującego wlać 300 g wody. Włożyć koszyczek. Odważyć do koszyczka 100 g liści szpinaku świeżych. Zamykamy naczynie miksujące. Ustawiamy 10 minut, waroma i obrot 1. Gotowanie na parze. Koszyczek wyjmujemy przy pomocy kopyski i odstawiamy do ostudzenia. Wyłożyć naczynie miksujące. Wkładamy ugotowany szpinak. Zamykamy. Ustawiamy 4 sekundy, obroty 4. Rozdrabniamy. Dodajemy 2 jajka. 120 g mąki pszennej. 1 łyżeczkę proszku do pieczenia. Szczyptę soli. W przepisie jest jedna szczypta gałki muszkatołowej mielonej, ale ja nie dodaję. I szczypta pieprzu. Zamykamy. Ustawiamy 10 sekund, obroty 3. Mieszamy. Zgarniamy składniki na dno naczynia miksującego. Zamykamy znowu. Ustawiamy 5 sekund, obroty 3. Mieszanie. Przekładamy do innego naczynia i odstawiamy na 10 minut. Na patelnię rozgrzać olej. Gotujmy sobie też talerz i papier do odsączania z nadmiaru tłuszczu. Na rozgrzany olej nakładać porcję ciasta. Smażyć około 3 do 5 minut z każdej strony lub do uzyskania złoto-brązowego koloru. Widzimy takie bąbelki, możemy przełożyć na drugą stronę. Smażymy kolejne 3 do 5 minut. Odsączamy z nadmiaru tłuszczu. Placki ze szpinakiem można podawać z wybranym sosem lub polane jogurtem. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do innych filmów na moim kanale.